Maćku, w sobotę na planie pracy. Dzisiaj plan zdjęciowy i chyba rano miałeś maturę. Tak, rzeczywiście natężenie pracy jest ostatnio dosyć spore, ale wiem, że muszę po prostu przeboleć ten okres jeszcze tygodnia, dwóch i myślę, że wszystko się unormuje. Ale cieszę się bardzo, że mam taką okazję robić tyle rzeczy naraz. Dobrze, ale kiedy masz czas na naukę? No myślę, że czas na naukę już był. I tak naprawdę dzień przed maturą niczego się nie nauczę konkretnego. Można sobie ewentualnie zrobić powtórki, przypomnienia. Albo liczyć na to, że trafi się akurat na coś, co się powtarza. Mi się udało, dzisiaj całkiem nieźle mi poszło, pisałem wypracowanie z wesela. Było dobrze. Stresowała Cię matura? Zdecydowanie, no jak wszystkich moich kolegów. Jeszcze miałem takiego jednego, który akurat dostał się na studia Stanów i nie było mu wtedy niczego potrzebne, ale większość zdecydowanie. No. Całe 3 godziny pisałeś do ostatniej minuty? Tak, jeszcze już czas się skończył, zamykaliśmy pracę, jeszcze ostatnie zdanie dopisywałem. Troszkę za dużo siedziałem na analizie tematu, zanim zacząłem pisać, chciałem sobie wszystko wypisać, stworzyć plan. To troszkę mnie rozbiło, nie miałem czasu sprawdzić, czy nie mam przypadkiem błędów jakichś, ale myślę, że dosyć spokojnie rozwiązywałem to, więc nie będzie problemu. Ale czas na zdjęcie na Instagram się znalazł? Znalazł się, tak. Rzeczywiście weszliśmy do sali, mieliśmy jeszcze 30 minut do rozpoczęcia matury, aż pan przewodniczący powiedział, no dobra, zróbcie sobie zdjęcie, ważny moment w życiu, wolnicie sobie sweet focie. Stwierdziłem, że kurczę, czemu nie? Wyjąłem telefon, zrobiłem. Trochę zamieszania się z tego powodu zrobiło. Później do dyrektora wydzwaniały panie z komisji okręgowej, ale sprawdziliśmy datę zrobienia zdjęcia, także wskazywała definitywnie na przed rozpoczęciem jeszcze pisania, więc myślę, że nic mi nie grozi.